Ten chyba będzie najlepszy. Podkreśla ci oczy. Naprawdę? Dam dwa w cenie jednego. Wow. Znowu ty? To twój sklep? Nie. Mojego taty. Ile? 800 rupii bym poprosiła. 800 rupii? Okej, dobra. 550. Nie wierzę. No więc... Tata często cię tu zostawia? Nie, pojechał walczyć z buntownikami. Aha. Dostał wezwanie do wojska? Nie no, sam się zgłosił. Serio? Wiesz, ja na jego miejscu nie zostawiłabym cię. No dobra, tu mamy 300 rupii. Zróbmy tak, 400 rupii i jeszcze Ganesia. Jest popsuty, nie ma kła, patrz. Serio, nie znasz legendy? Słuchaj, Ganesia walczył z Parasuramą przed wrotami ojca. Tak, bronił honoru ojca, siwy. I w ten sposób stracił jeden z kłów. Naprawdę ciekawe. Tak czy siak, nie sprzedam go. Samą porę. Okej, masz 600 rupii, reszty nie trzeba. Zaczekaj! Ej, potrzebujesz przewodnika. Tak? A ile będzie mnie to kosztować? Tędy, panienko. Wszystko to ma być państwu ludzkie. Wierzcie, przekroczenie tego mostu nie skończy się. Powiedzcie to moim dzieciom. Ci buntownicy wszystko psują. Oj tak. Lele,
Muszę wsiąść do ciężarówki, zanim odjedzie. A ten twój Ganesha, ile za niego chcesz? Tak serio. Nie jest na sprzedaż. Co? Nie gniewaj się. Masz niezłą technikę. Ale Ganesha jest mój. Jasne? Masz. Nie dązaj się, mała. Zanim wejdziesz do środka, musisz zdjąć buty. Wiem. Chciałam sobie tylko popatrzeć. Nie wolno nam przechodzić przez most. To niebezpieczne. Słuchaj, mała. Dzięki za pomoc. Ale teraz lepiej już zmykaj. W sklepie mamy łóżko. 300 rupii. Najtaniej w całych Indiach. Okej, dziękuję. Transport mi ucieknie. Ej, nie rób tego. To dranie. Buntownic. Słuchaj, muszę komuś pomóc, wiesz? Mam pomysł. Jak wrócę, pójdziemy na pizzę. Stoi? Stoi. Super. Szlak! A niech to! Proszę mnie! Proszę! Boże. Mój tata, jedliśmy lody, a teraz nigdzie go nie ma! Bez niego nie wrócę do domu. Spokojnie, spokojnie. Co się stało? A nie, tam jest, tam jest. Okej. Czerwone drzwi. To wszystko? Lepsze to niż nic. No to jazda. Masz radę, dziewczyno. To tylko strefa wojny. Tak jest. Chodź ze mną. Chyba nie mam wyboru. Ej, czekaj. Dokąd to? Skąd mam wiedzieć, że czegoś nie przemycasz? Rączki. Ej.
O tej porze nie jest bezpieczny. Ej! Gdzie mieszkasz? Głucha jesteś? Odpowiadaj! Pytam, gdzie mieszkasz? Aravtha. Zajęty jestem. Dobo czeka. Tak jest. Czekam w środku. Oczywiście. Ty, ze mną. Pilnuj broni. Szefie, a co z nią? Przepuść ją. Słyszałaś? Spływaj. Mają szczęście, że mam inne rzeczy na głowie. Czerwone drzwi. Znalezione. Zwijamy? Mam dość. Ile tak można z tymi ludźmi? Nie. Asaf mówi, że za tydzień. Kolejny tydzień w tej dziurze. Pamiętaj o naszym celu, bracie. Pink Lotus. Co to w ogóle jest? To była ważna forteca. Dobrze się spisali. Potrzebuje więcej czasu na przygotowania. Władze mają nas za nic. Już niedługo czas szanować.
Ty tam! Kurde! Jak jest! Pożałujesz! Ktoś jeszcze? Nie? Indyjskie wojsko się nie patyczkuje. Lotus. Inaczej go sobie wyobrażałam. Nasi mówili, że podobno były co najmniej dwa cele, magazyn. Chyba się trochę zgubiłaś, mała. Co to było? Miło widzieć. Cholera jasna, załatwimy pierwszy oddział! Co to miało być? Podobno jesteś zawodowcem. Oj, nie spinaj się tak. Dłużej pożyjesz. Że jak? Tropiła Masawa całymi tygodniami. To kompletnie nieprzewidywalny gość. Kolejny zblazowany wataszka. Nie znasz go tak jak ja. Ten facet jest cholernie przebiegły. Nie możemy niepotrzebnie ryzykować. My? Wyjaśnijmy sobie coś. To był mój plan. Chcesz swoją działkę? Lepiej rób, co ci mówię. No to jak będzie? Ten z brodą. Zuł, dziewczyna. Przystojny. Jak lubisz psycholi. Oj, nie wybrzydzaj. Gdzie ma kwaterę? Na górze, balkon. Dobra. Do roboty.